Siema! Lecimy dalej ze speedrunem. Ranking 1050. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj wbić 1100. No i cóż, lecimy. Spróbujemy zagrać E4. Powinno się wszystko dobrze nagrywać. Także ok. I przeciwnik gra skoczek C6. Nie jest to za dobry ruch, ponieważ nie walczy on pionkami o centrum. Zawsze zasada jest taka, że jeżeli możecie zagrać E4 i D4 i kontrolować całe centrum, to powinniście to robić. Ok, i przeciwnik gra D5. No i tutaj mam kilka możliwości. Mógłbym to zbić, przeciwnik to zbije. Ja zagram skoczek F3, żeby bronić tego pionka i tak dalej. Natomiast mogę też to przepchać i to mi się bardziej podoba, gdyż mam dwa centralne pionki, które są spoko. I w tym momencie przeszliśmy do obrony francuskiej, ale ze skoczkiem na C6 przeciwnik ma zablokowanego gońca. Więc ja tutaj wzmocnię jeszcze centrum. Przeciwnik gra coś szybko, nie wiem do końca o co chodzi. Tutaj poprawię trochę scenę, bo widzę, że jest... Okej, teraz powinno być lepiej. Więc wyprowadzam sobie figury. Przeciwnik dał szacha, który jest słaby, gdyż ja tutaj i tak zagram sobie pionka na C3. No i okej. No i przeciwnik mógł mieć dokładnie taką samą pozycję, bo ja i tak prawdopodobnie zagrałbym C3, więc pamiętajcie, w szachach jest taka zasada, która mówi, że szach nie powinien być celem samym w sobie. I ja tutaj wyprowadzam po prostu figury. Jeżeli się zastanowicie, jeżeli zrobicie sobie coś takiego, obrócicie, to zauważcie, że te figury nie mają gdzie wychodzić przeciwnikowi. Przeciwnik tutaj ma problemy, żeby w jakiś sposób tutaj działać. No i na przykład ruch F6 jest grubym błędem. A zauważcie, że przeciwnik pomylił się już w siódmym ruchu, a ranking ma 1014. Dlaczego to jest błąd? Bo zawsze powinniście myśleć o tym, czy możemy dać jakiegoś szacha. No i tutaj możemy dać szacha. I teraz ten szach to nie jest tylko losowy szach, tylko przeciwnik musi ruszyć się królem. Albo na D7, albo na F8. Wybrał D7. Okej. No i teraz wielu z was prawdopodobnie w tej sytuacji myślałoby sobie, że atakować muszę. A okazuje się, że nie do końca. Ja tutaj widzę, że przeciwnik ma gońca, który się nie może ruszyć. Jego drugi goniec też za bardzo się nie może ruszyć. Jego skoczek się nie może ruszyć, więc ja sobie chilluję i gram sobie krótką roszadę. Okej, przeciwnik gra F5. W zasadzie robi rzecz słuszną, a mianowicie stara się zamknąć pozycję, gdy ma króla w centrum. Nie sądzę, żeby to robił jakoś tak bardzo celowo, no ale okej. I teraz ja mam kilka opcji, żeby rozgrywać tę pozycję. Pierwsza, taka bardziej standardowa, to po prostu wyprowadzenie figur, nie? Mogę wyprowadzić skoczka tutaj, mogę wyprowadzić gońca tutaj i tak dalej. Kwestia tylko tego, że jeżeli mamy przewagę, to powinniśmy atakować. O tym, jak zapewne oglądaliście moją serię o mistrzach świata, mówił już Wilhelm Steinitz, że osoba, która ma taką tymczasową przewagę, czyli że król i figury są średnio ustawione, powinna otwierać centrum. Więc ja tutaj gram C4 i na pierwszy rzut oka właśnie podstawiłem pionka. Ale jeżeli się wgłębimy, to okazuje się, że po biciu, po pierwsze mogę zagrać od razu D5 i jak przeciwnik zbije, to ja zbiję. I w ogóle ten król nie ma się gdzie ruszać. Po D5 trzeba się zastanowić, czy on może dać jakiegoś szacha. Może, ja zagram król G1, król H1 nawet. Ale nadal jemu to wszystko wisi. Więc gram D5, nie boję się. No i tutaj ta partia wcale się nie zdziwi, jak skończy się za 2-3 ruchy. Tylko dlatego, że przeciwnik miał słabo ustawione figury, a ja to wykorzystałem grając sensowne posunięcia. Ok, przeciwnik odszedł skoczkiem. No i teraz kwestia tego, czy mamy jakiś forsowny ruch, który kończy się matem. Powinniśmy mieć. Jedna rzecz, którą widzę, to jest zagranie tutaj. I jak przeciwnik zagra tu, no to jak zbijemy wieża D1, zdobywa hetmana. Inną opcją natomiast jest zagranie bicia. Przeciwnik musi odbić, ewentualnie odejść tu. Załóżmy, że odbije, to ja gram skoczek na D4. Teraz ten król tu nie może, tu nie może, tu nie może. Może tu albo tu, ale wtedy ja tym skoczkiem będę mógł gdzieś odejść i go zamatować. Więc bijemy tutaj. Wchodzimy skoczkiem. I no okej. Przeciwnik bardzo agresywnie tutaj próbuje podejść.
No i kwestia tego, czy mamy tutaj jakiegoś mata. Przede wszystkim mogę zagrać jakiś taki prosty ruch typu skoczek F5, atakujemy go, no i jego pozycja jest słaba. Natomiast zasada jest taka, że jeżeli możemy doprowadzić kolejną figurę do ataku, to najczęściej warto jest to robić. I tutaj znowu, wielu z was mogłoby pomyśleć, o widełki, stracilibyście gońcem skoczka, przegralibyście partię i psycha by wam mogła siąść. Natomiast to, co ja widzę, to to, że moje figury, ta też figura, ten pionek, ten hetman, wszystkie figury są w ataku. Gdyby tylko ten goniec jeszcze mógł atakować, no to teraz te widełki już będą z podwójnym szachem i będzie mieć przeciwnik kłopoty, a prawdopodobnie nie ma dobrej odpowiedzi na to. Więc tutaj w taki spokojny sposób pokazałem, że można atakować. Że można atakować i nie musimy cały czas wykonywać forsownych ruchów. I zauważcie, czysto teoretycznie, że przeciwnik tutaj się podda. Nie musi się poddawać, ale załóżmy, że się podda, no bo ma przegraną pozycję. To moje wszystkie figury w zasadzie się już ruszyły. Hetman się nie ruszył, ale on już bierze udział w ataku, a u niego te figury są ustawione totalnie losowo. No i teraz mam kilka opcji. Kwestia tego, czy będę szukał jakiejś forsownej wygranej. Na przykład skoczek C6. I jak przeciwnik zbije, to hetman A4. Jak przeciwnik odejdzie tutaj, no to hetman B5, to jest mat. Mogę też zagrać skoczek E6 i zdobyć hetmana. Czyli skoczek C6 robi dokładnie to samo, ale jak przeciwnik się pomyli i to zbije, to ja gram tutaj i chłop dostaje mat. Więc zagramy tutaj. Przeciwnik może na przykład zagrać goniec C5, ale zdecydował się zagrać w ten sposób. No i tutaj w kolejnym posunięciu dostaje on mata. Zauważcie, że to była taka, jak to się mówi, smooth partia, czyli taka bardzo spokojna, gdzie ja po prostu przeciwnika atakowałem i sobie wygrałem, zyskałem 7 punktów rankingowych. Także lecimy dalej. Ok, teraz gramy czarnymi, przeciwnik gra E4. Obrona skandynawska jest ciekawa, ale ktoś z was poprosił mnie ostatnio o obronę Pirca, a jako, że ja zawsze słucham was, drodzy widzowie, no to staram się was, wam dogadzać. No i tutaj mam kilka opcji. Skoczek F6 jest opcją, skoczek C6 jest opcją, C5 jest opcją. Zagram najspokojniej, czyli skoczek F6. W zasadzie słucham was zawsze, chyba że mówicie, że... Szachowe podziemie to zła seria, bo śmiejemy się z ludzi, to wtedy was nie słucham. G6. To jest cały taki idea, żeby ustawić w ten sposób pionki. Wyprowadzamy figury. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Przeciwnik pewnie zagra tu, bo myśli sobie tylko i wyłącznie o tym, żeby dać mi mata, więc ja zrobię roszadę i już mi tego mata nie da. A, przypomniało mi się, że ostatnio napisał do mnie kolega i powiedział: kurde Tomek, koledzy z Przemyśla mnie oglądają i bardzo by im było miło, jakbym ich pozdrowił. Także pozdrawiam, bądźcie koksami większymi niż ja. Mam nadzieję, że będziecie lepsi ode mnie w szachy. Okej, przeciwnik gra w miarę sensownie, tylko problem u przeciwnika jest taki, że on ma tego hetmana wyprowadzonego zupełnie losowo. I to, co ja chciałbym zrobić, to zagrać skoczek C6, żeby zrobić tutaj widełki. Natomiast jeszcze, zanim to zrobię, to... Albo dobra, zagram od razu w ten sposób. Chciałem jeszcze zagrać C5, żeby kontrolować te pola, ale te widełki są spoko. Te widełki są na tyle spoko, że wolałem nie czekać. Zawsze, to też jest taka rzecz, którą myślę, że możecie sobie zapamiętać, drodzy widzowie. Bardzo często, gdy hetman jest na F3, goniec jest na C4, żeby dbać szewczyka, to dobrą opcją jest zagranie skoczkiem na E5 w jakiś sposób, bo ten skoczek tutaj broni, tu atakuje i tu broni. Czy w zasadzie tutaj broni? Nie, co ja mówię? Wiecie, o co chodzi. Tutaj bijemy, zawsze lepiej jest zbić gońca. Gońce są co do zasady trochę lepsze niż skoczki. Okej, dobra. I co tu robić dalej? Przede wszystkim chciałbym się zastanowić nad tym, co będzie chciał zrobić przeciwnik. Po pierwsze, wielu z was mogłoby sobie tutaj pomyśleć, że możemy przegonić hetmana, no bo ten hetman przecież tu jest słaby. Ale jak przegonimy hetmana, on sobie tutaj wróci, czy wróci sobie tutaj, będę mieć takie nieprzyjemne związanie. Raczej do tego nie chcę dopuszczać. Zagram C6, bo przeciwnik chciałby skoczkiem tutaj wejść prawdopodobnie. Nie pozwolę mu na to. Okej.
teraz co? Chciałbym tego gońca gdzieś wyprowadzić. Widzicie, nawet ja mam lekkie problemy z tym, jak poustawiać te figury w pircu. Dlatego ten obiektywnie uważam, że to nie jest za dobry debiut dla początkujących. Wyprowadzę sobie hetmana. Tylko myślę, czy na B6, żeby strzelał w tego pionka, czy na A5. Ale chyba na A5. Ten hetman tutaj strzela, potencjalnie może dzięki temu coś ugram. Gońca wyprowadzę tutaj prawdopodobnie. A, nie pokazywałem wam, ale jako, że wczoraj najlepszy klub na świecie zwyciężył 2-0 we Włoszech, to ubrałem sobie bluzę. Mam nadzieję, że też kibicujecie Liverpoolowi. Okej, A4. Ruch typu losowy, więc się nim nie przejmuję. Zagram gońcem tutaj. Mógłbym tego gońca też ustawić na E6, aczkolwiek on by blokował te pionki. Raczej w ten sposób nie ustawiamy. I ktoś z was mógłby sobie pomyśleć, panie Jaskółka, ale po co tutaj ten goniec, skoro on tutaj w zasadzie niczego nie robi? I to jest prawda. To nie jest jakoś tak idealne ustawienie dla gońca, tylko ja nie mam lepszych pól. A ten goniec lepszy jest na D7 niż na C8, bo te wieże już będą mogły wejść do ataku. Ok, B3, przeciwnik gra po prostu solidnie. Mógłbym tutaj myśleć o biciu skoczkiem na E4, że jak on zbije, to ja zbiję, on zbije, ja zbiję i jest ok, ale przeciwnik zbije mi tutaj, więc raczej nie ma sensu. Dobra, więc jeszcze zagram dwa takie ruchy, które dobrze jest zagrać po prostu, czyli wieża D8 i wieża E8. Po prostu poprawiam swoją pozycję. Zawsze będę mieć możliwość zagrania skoczek H5. I przeciwnie jak wróci, przynajmniej sobie otworzyłem gońca, ale to tak jakby nie pali się. Ostatnio na speedrunie podstawiłem wieżę, a w zasadzie przeciwnik podstawił wieżę, a ja tego nie widziałem. Gram wieżą tu, to się zawsze przydaje. Także sorry, jeżeli jakiś purysta szachowy widział i napisał w komentarzu, jak mogłeś nie widzieć? Nie widziałem. Zdarza się, drodzy widzowie. Okej, H4, ale karetki jeżdżą. Dobra, i co dalej? Co dalej tu można robić? Chciałbym w jakiś sposób otworzyć pozycję, aczkolwiek nie jest to proste. Hetman E5 na przykład nie bardzo jest opcją, bo jak przeciwnik zbije, mój goniec będzie zablokowany. Chciałbym tego skoczka ustawić tutaj, więc tak myślę o zagraniu skoczkiem tutaj i jak przeciwnik na przykład zagra tu, to ja zagram tu. I to mi się w miarę podoba, czyli szukam aktywnego ustawiania moich figur. Na taką pogodę Wiedźmin Geralt mówił, że zanosi się na burzę. No i chyba faktycznie zanosi się na burzę, także mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Drodzy widzowie. Okej, i przeciwnik zagrał ruch F3. I ja wcześniej powiedziałem wam, że w przypadku ruchu F3 zagrałbym skoczek E5. Ale to jest właśnie to, że gdy gramy w szachy i wykonujemy sensowne ruchy i przeciwnik zagra ruch pionkiem na F, to dobrze jest zwrócić uwagę na to, że trochę tutaj mu się coś osłabiło. I mogę to wykorzystać. Zauważcie, gramy hetmanem na C5. Atakujemy. Jak przeciwnik odejdzie do rogu, no to siema, widełki i zdobywamy materiał, wygrywamy partię. Jeśli natomiast odejdzie tutaj, bo zauważy, że po tym są widełki, no to dostanie jeszcze coś gorszego, a mianowicie mata na F2 hetmanem. Także tutaj zdobywamy jakość i potem nam się będzie grało już troszeczkę łatwiej. Co więcej, zawsze będę mieć możliwość, żeby zagrać w pewnym momencie F6 i zdobyć tego gońca, jeżeli będzie do tego wystarczające ustawienie. Natomiast tutaj, by the way, po skoczek F2, jak król wróci na G1, no to bije to z szachem, jeżeli będę chciał i mogę tak zrobić. Natomiast jak król pójdzie po H1 na H2, to mam goniec E5 jeszcze i zdobywam hetmana. Także tutaj, pomimo tego, że zagrałem debiut, którego raczej nie grywam, to jak widzicie, w pewnym momencie miałem troszeczkę problemy z tym, żeby jakoś puszować do przodu. Natomiast tak to wygląda. Jak gramy czarnymi i gracie takie zamknięte pozycje, gdzie staracie się trzymać gardę. Ostatnio ktoś mi powiedział, że słabo robię gardę, no ale gram w szachy, a nie w szachoboks. To pamiętajcie o tym, że waszym celem... Okej. No inaczej, dokończę myśl, bo się zamotałem. Jeżeli gracie obrony takie jak Pirc, gdzie trzymacie tę gardę, no to te pozycje właśnie są takie, że ciężko jest manewrować i nawet zawodnik 2200 ma z tym problemy. Okej,
Go next. Przeciwnik 1100 już prawie, także fajnie. Okej. Dobra, obrona francuska na Elo 1000 pomagała, oddawała. Zobaczymy, czy odda również na rankingu 1100. Tak jak widzicie, każdy tutaj przepycha. Więc C5, skoczek C6, skoczek F3, hetman B6 prawdopodobnie. F4, okej. Okay. To też jest opcja. Ona jest z jakiegoś powodu niedokładna i prawdopodobnie chodzi o to, że mogę tego pionka starać się atakować na przykład ruchem hetman B6, tak jak wcześniej. Jak widzicie, dlatego debiuty dobrze jest troszeczkę chociaż znać debiuty, dlatego planuję zrobić kurs dla początkujących, a nie dla zawodników 2000+, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak się ustawiać w każdej sytuacji. No i tutaj mogę to bić, nie ma to do końca sensu aktualnie, więc zagram sobie goniec D7, spróbuję zagrać skoczkiem tutaj i tutaj. Zauważcie, że ten pionek, pomimo tego, że jest silny i to ustawienie pionków jest po prostu jak najbardziej w porządku, A4, to problem jest taki, że on blokuje sobie tego gońca, więc ja tego skoczka mogę spróbować wyprowadzić tutaj i tutaj. Nie wiem, o co chodzi z ruchem A4. Nie wiem, czy to jest problem z liczeniem do jednego u oponenta, czy co. Natomiast przeciwnik poświęcił dwa ruchy tylko po to, żeby oddać mi pionka. I to trochę też jest psychologia. Ja nie jestem psychologiem. Ja jestem prostym chłopem, co sobie gra w szachy i mnie oglądacie z jakiegoś powodu. Ale zauważyłem, że często przeciwnik zrobił... Tutaj jestem pewien, że przeciwnik myślał, że ja muszę odejść hetmanem. Jak zagrał tu i zobaczył, że ja straciłem, to sobie pomyślał, dobra, jestem totalnym debilem, ale żeby nie było, że wyjdę na głupka, to zagram jeszcze B4, że niby to był mój plan. Ale tu się okazuje, że ja i tak to biję i jak przeciwnik to odbije, to ja wlatuję tutaj gońcem i 1100 i w zasadzie to jest kolejna partia, gdzie ja grając obronę francuską po prostu ją wygrywam. Znaczy, no okej, dobra, dwa pionki więcej to jeszcze nie jest zwycięstwo. Wypomnieliście mi też w komentarzach, że kiedyś powiedziałem, że miałem hetmana więcej i że o, to trudna partia, to jeszcze nie jest wygrane. Ale tak jest. Wiecie, jak to jest w szachowym takim, powiedzmy, podziemiu. Oczywiście z całym szacunkiem dla was. Jesteście koksami i mam nadzieję, że dobrze się bawicie grając w szachy. Niezależnie od tego, czy macie ranking 2200, czy 1100, czy 300. Co ja chciałem powiedzieć? Że po prostu... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Trudno. To jest nagrywane prawie, że na żywo. Także no cóż mogę powiedzieć. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Okej, okay, w ogóle dużo gadam, a mało mówię o partii. Ale no tutaj tak to po prostu wygląda, że jeżeli chodzi o tego Francuza, ludzie nie umieją się ustawić. Zauważcie, że on wykonywał w zasadzie same sensowne ruchy, ale na 9 posunięć on wykonał 8 posunięć pionkami. I trochę mu brakło. No i teraz nie wiem, czy planuję czekać 10 minut, czy planuję tutaj jakiś ruch wykonać, ale no tutaj no stracił wszystko. Stracił dwa pionki. Jak gracie białymi i po 9 ruchach macie dwa pionki mniej, to znaczy, że powinniście potem sprawdzić sobie, co poszło nie tak w debiucie. Okej, okay. Wyskoczył mi komunikat, że zawodnik się rozłączył i partia zostanie poddana, także tę część, w której sobie czekałem, wytnę i będziemy sobie lecieć dalej, bo tutaj partia dosłownie teraz powinna się zakończyć. Okej, okay. Go next. No nie wiem, przeciwnikowi siadła psycha, zdarza się. Zagramy sobie E4. Zawodnik z Indii, 1059, także mamy wyższy ranking. I w miarę szybko te partie dzisiaj lecą. Okej, okay. I F5 jest słabym ruchem, ponieważ możemy to zbić. I teraz jak przeciwnik zagra coś losowego, typu skoczek C6, no to grozi mu mat w zasadzie. Okej, okay. Tutaj i tak wchodzimy tym szachem. No i to jest po prostu nie za mądre, co zrobił przeciwnik. No bo ruch F5 sam w sobie niczego mu nie dał, a stracił on no, bardzo dużo. No i teraz jest taka bardzo znana kombinacja, którą powinniście się nauczyć. A mianowicie nie odchodzimy nigdzie hetmanem, tylko gramy G7 z szachem. I jak przeciwnik to zbije, to dorabiamy sobie hetmana, no i mamy wieżę więcej. Także tutaj, no, po prostu oponent powinien w
takiej sytuacji po prostu sprawdzić sobie. Kurczę, no ten Duras Gambit, jak to się chyba nazywa, przynajmniej tak mi czeską mówi, to chyba nie jest za dobry debiut, skoro po 5 ruchach przeciwnik sobie promuje pionka na hetmana, czy po 6 ruchach. No i teraz mamy hetmana więcej. Jego król jest w takim średnim położeniu. Krótkiej roszady już niestety nie zrobi, no bo nie może. A ja mogę tym hetmanem wybijać pionki, jeżeli będę chciał. No i zauważcie, że w tej partii jedyne co zrobiłem, to po prostu wyprowadzenie hetmana i ruchy tym pionkiem. Tu, 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 tu i tu. Przeciwnik zagrał skoczek D7 z jakiegoś powodu. No i tak, mógłbym spróbować zagrać na pułapkę. Mógłbym zbić i grozi mu mat. I jak na przykład wróci skoczkiem, no to grozi mu mat. I ogólnie to jest dobre. To znaczy na początek chciałem powiedzieć, że wtedy on zagra tutaj i ucieknie królem, ale na dobrą sprawę, no to wtedy będzie mieć zderoszowanego króla, więc to jest dla mnie okej. I teraz co powinienem robić dalej? Bo póki co to jest taka niestandardowa partia, że nie wyprowadziłem innych figur, więc muszę to nadrobić. Nie wygracie partii samym hetmanem, nawet jeżeli to jest hetman, który został dostawiony. Okej, przeciwnik gra zupełnie losowo. Nie wiem, czy to jest trolling, czy po prostu świetnie się bawi grając takie ruchy. Natomiast ja nadal wyprowadzam pionki, wyprowadzam figury. Bijemy to z szachem. Okej, no i tutaj przeciwnik. Najczęściej jest tak, że jak chodzicie sobie losowo królem, to w pewnym momencie coś podstawicie. Także tutaj przeciwnik podstawił hetmana. No i cóż mogę powiedzieć? Lecimy dalej. Nie grajcie takich debiutów. Nie próbujcie wymyślać na nowo koła, czy jak to się ładnie mówi, tylko grajcie debiuty jak najbardziej sensowne. Ja zagram E4, E5, bo wiem, że jest to rzecz, którą gracie prawdopodobnie według statystyk najczęściej. I przeciwnik gra skoczek C3. Więc zagram skoczek C6. Raczej powinien zagrać tym skoczkiem, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Natomiast D3 według mnie już jest takim małym, nie chcę powiedzieć błędem, ale niedokładnością, bo przeciwnik grając białymi powinien wyprowadzić gdzieś tego gońca. To nie jest przypadek, że dwa najbardziej popularne debiuty, i jeżeli oglądacie ten filmik, to na pewno jakiś turniej jest. Jeżeli oglądacie go na bieżąco, czyli 17 lutego, to właśnie trwają prawdopodobnie dogrywki pomiędzy Hikaru Nakamurą a Levonem Aronianem. Polecam wejść na Czeską Polska na Twitchu. Ale to nie jest przypadek, że ci zawodnicy grają gońcem tu, czy grają gońcem tu. Bo bez sensu, żeby on był zablokowany. Teraz ja mam praktycznie taką samą pozycję jak oponent, ale mój goniec jest wyprowadzony. To znaczy może być wyprowadzony. I jego goniec też może być wyprowadzony, ale ten goniec będzie przeciwnik musiał poświęcić dwa ruchy, żeby to zrobić. Okej, skoczek D5. To jest taki ruch, który nie powinien zostać wybrany przez oponenta, ponieważ nie ma sensu ruszać dwa razy tą samą figurą. Więc no ja mogę też wyprowadzić tego gońca. Tak normalnie. Nie ma co kombinować. Takie związania bardzo często wygrywają nam gierki. Więc no, staram się to robić. Goniec wraca na H5. Teraz po G4 przeciwnik nie bardzo będzie mógł zrobić krótką roszadę, bo te pionki będą słabe i takie ustawienie jest po prostu nie najlepsze. Bo nawet jak on zagra tu, tak czysto teoretycznie załóżmy, ja wyprowadzę sobie skoczka, on sobie zrobi roszadę, to i wtedy ja mogę grać H5 i te pionki podważać. Okej, okay. Natomiast ruch gońcem tutaj jest o tyle gorszy od mojego gońca, że ja teraz mogę zagrać F6. I zauważcie, że moje pionki są bardzo, bardzo stabilne. Mój skoczek pójdzie sobie na E7. I tak jakby nic złego mi się nie dzieje, podczas gdy przeciwnik, no ten goniec jego nie jest najlepszy, aczkolwiek oczywiście mój goniec też nie jest tutaj taki super. I mój dalszy plan na tę grę to jest zagranie hetman D7, być może zrobienie długiej roszady, w zależności od tego, co będzie grał przeciwnik. Okej, okay. Przeciwnik gra agresywnie, czyli gra przez G5. No i teraz tak, jeżeli ja zbiję, on to zbije, będę mieć nieprzyjemne związanie nie tutaj, tylko tutaj. Jak zostawię, to przeciwnik to zbije i przegram. Więc zostaje zawsze też trzecia opcja, a mianowicie jak nie chcemy bić i nie chcemy zostawiać, to możemy to przepchać. I zauważcie, że teraz jak przeciwnik zbije, ja to mogę zbić skoczkiem, ten goniec nie będzie miał za bardzo gdzie uciec. Mógłbym też zbić gońcem, ale i próbować atakować tutaj,
Ale nie ma to jakiegoś większego sensu. Trzecią opcją jest zagranie skoczkiem tutaj i jak on zbije, to ja odbijam i mam wieżę na otwartej linii. Aczkolwiek to też oceniam tak, jakby nie do końca widzę sens takiego kombinowania. Dużo łatwiej w mojej ocenie jest po prostu pozbyć się tego gońca prędzej czy później. Poza tym i tak nie muszę tego bić od razu. Mój skoczek tu jest fajny. Nadal mogę zagrać tutaj, tutaj, atakować to, zrobić roszadę. I jest git. Okej, okay. Przeciwnik gra C4 i to jest taki ruch, który często widuję w partiach, bo ludzie myślą, o, umocniłem sobie skoczka. I to jest jak najbardziej prawdziwe, tylko że zostało osłabione to pole. I wcześniej wam mówiłem o długiej roszadzie, ale teraz dużo bardziej zaczął mi się podobać pomysł z krótką roszadą. Dlaczego? Bo moja linia F jest otwarta i w ogóle teraz grozi skoczek H4, goniec F2, goniec H4. I zdobywamy figurę. Także już sprawiam groźby przeciwnikowi, a to wszystko dlatego, że zauważcie, moje wszystkie ruchy to były ruchy figurami albo pionkami, ale większością z tych figur, jeżeli nie musiałem, to nie ruszałem dwa razy. Natomiast przeciwnik tutaj koniem sobie zagrał, tutaj ruszył pionkiem, tutaj gońcem i go wycofał, także dużo czasu stracił i to też jest dla was do pomyślenia, drodzy widzowie, że jakoś tak się dzieje, że ja grając kolorem czarnym i tak szybciej wyprowadzam figury od przeciwnika. I jakbym zagrał z wami, jeżeli wy macie ranking 1100, to prawdopodobnie też szybciej te figury wyprowadzę, ale nie dlatego, że robię jakieś i was zaczarowuję, tylko dlatego, że wy macie czasami głupie pomysły. Tak to jest. I musicie na to uważać, że zawsze te figury powinny być wyprowadzane i to zapewni wam dużo więcej partii wygranych. Więc tutaj lecimy. Nasza wieża została aktywna, pomimo tego, że w zasadzie poza roszadą nie wykonała żadnego posunięcia. I teraz on tu odejdzie, ja to zbiję. On oczywiście może zbić tego pionka, ale wtedy moje figury też będą mogły wejść do ataku. Więc bardzo duże problemy u przeciwnika. Dlatego ja polecam wam po prostu grać partię włoską, ewentualnie Londona, jak jesteście no tacy jak ja, to London jest spoko. Okej, i tutaj automatycznie można by było zbić skoczka, ale okazuje się, że mamy lepsze rozwiązanie i to jest któraś partia z rzędu, gdzie przeciwnik nie zauważa widełek i przegrywa partię. Także różnica między mną a tymi zawodnikami, z którymi grałem, jest właśnie taka, że ja dostrzegam dużo więcej tych takich możliwości, które są pomiędzy figurami. Okej, i przeciwnik grał D4. I słusznie zauważyliście, że nie dałem wam w mojej rekomendacji podczas, jak to się nazywało, podczas tier listy debiutów, żadnego debiutu przeciwko D4. No i tak, po pierwsze, jakby przeciwnik grał C4, to ja polecam grać E6 i po prostu trochę trzymać gardę. Natomiast jeżeli przeciwnik gra Londona, to zrobię coś, czego wam nie polecam, ale chcę zobaczyć, czy na poziomie 1100 co działa, a mianowicie zagram H5. Jak przeciwnik zagra E3, to traci figurę. Jak zagra skoczek F3, no to mój ruch H5 jest bez sensu. Ok, przeciwnik zagrał w ten sposób. G3 to jest ruch, którego nigdy w życiu bym się nie spodziewał. I ten pionek na H5 mi się kiedyś przyda do ataku, więc spoko. Więc tutaj już wyprowadzam sobie normalnie figury. Przeciwko Londonowi polecam wam grać bardzo spokojnie. Jeżeli nie wiecie, jak po H5 zdobywa się figurę, gdy zagra E3, to na jednym z moich shortów, jeżeli dobrze kojarzę, ten wariant się pojawił, także polecam śledzić kanał. Było to na kanale, nie będę się powtarzał. Okej, dobra. I teraz taka, wydaje mi się, że ważna rzecz, o której wiele osób zapomina, a mianowicie przeciwko D4 chcemy zagrać C5 prędzej czy później. Jak on mi zbije, to ja wchodzę tutaj i jest fajnie. Jak przeciwnik wejdzie tutaj, to jedną rzeczą, na którą trzeba uważać, to jest to, żeby nie wpuścić go na B5. Tutaj póki co B5 jeszcze mi nie grozi, więc zagram sobie w ten sposób i jak przeciwnik zagra skoczek B5 na widełki, bo ludzie lubią grać na widełki, to zagramy hetman A5 i ten skoczek musi wracać. Więc tutaj bardzo częsty błąd początkujących i nawet wy, drodzy widzowie, niejednokrotnie w komentarzach do filmu pisaliście: mogłeś dać szacha hetmanem i zdobyć figurę. Prawdopodobnie nie mogłem, bo ta figura mogła się wrócić. Ale to i tak było dobre, bo ja dwa ostatnie ruchy poprawiałem sobie pozycję moich figur. No i teraz nawet mogę forsownie zdobyć pionka.
Tylko, że zbijąc gońcem tutaj na końcu, ale ja spróbuję zagrać sobie w miarę spokojnie, czyli zagram tak. Biję i dzięki temu biciu wyprowadzam figurę z tempem. Co to znaczy, że wyprowadzam figurę z tempem, gdyż podczas zajęć czasami się mnie o to pytacie? Oznacza to, że moja figura i tak chciałaby tutaj iść, ale gdyby ten hetman cały czas stał na D1, to przeciwnik nie musiałby tracić tego jednego ruchu. Okej, i teraz ważna rzecz. Zawsze trzeba sobie zadawać pytanie, co mi grozi. Co chce zrobić przeciwnik? Dobrze jest, jak macie więcej czasu, zrobić tak i pokminić, dobra, a jakby był ruch białego, to co on by tu zrobił i szybko wpadlibyście na pomysł, że grozi B4. Więc skoro tak jest, to ja sobie hetmanem wrócę. I teraz atakuję tutaj, atakuję też tutaj i mogą być jakieś tam kłopoty. Okej, więc zbiję. To jest trochę ryzykowne, nie ukrywam, bo skoczek A4, ja tym hetmanem będę musiał dobrze wrócić, żeby tutaj wszystko mi się zgrało, no ale tak to działa. Czasami musimy, żeby wygrywać partię, musimy grać mądre ruchy. No, na tym polegają szachy. Okej, goniec E5 też w sumie mądry ruch, którego nie zauważyłem wcześniej, aczkolwiek tutaj mogę zdobyć drugiego pionka, bo mój hetman jest broniony przez gońca. I nagle, grając cały czas w miarę spokojne ruchy i wyprowadzając figury, co prawda nie zrobiłem jeszcze roszady, ale mam dużo lepszą pozycję, ponieważ mam dwa pionki, a w zasadzie nawet trzy pionki więcej. Teraz ta wieża musi wracać tutaj, ja mogę zagrać tutaj, on sobie ją wycofa, ja mogę to zbić, on zagra tutaj i oddaję mu parę gońców tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcę mieć problemów z tym gońcem. Jak wrócę tym gońcem, ten goniec może gdzieś się zaplątać i tak dalej, a tak no to ta wieża musi iść na A1. Bo jak zagrał tutaj oponent, no to dobra, szybkie liczenie wariantów. Po co on tutaj zagrał? Po pierwsze, grozi mi widełkami. Czy to jest ostatnia rzecz, którą mi grozi? No nie, bo jeszcze grozi mi gońcem. Więc jeżeli ja odejdę gdzieś gońcem, to stracę widełki i jest lipa. Więc co ja powinienem w tej sytuacji zrobić? Mogę zbić tutaj. Przeciwnik da szach. Ja sobie odejdę gdzieś tam. On zagra tutaj. Ale wtedy ja mogę, po pierwsze, najprościej mogę zbić. I jak on zbije, ja gram powiedzmy wieża C8, mam wygraną. Po drugie, mogę zrobić tak, że goniec A3, skoczek tu, mogę tym gońcem się wycofać i ten skoczek nie bardzo ma gdzie iść, ale może wrócić na C. I wtedy ja mógłbym zagrać A6 i tego konia w końcu zdobyć. Tak czy siak, najlepszym ruchem w tej pozycji jest po prostu bicie i zagranie królem tutaj. Dlaczego tutaj, a nie na F8, skoro były polskie zawodniczki, które grywały królem na F8? Dlatego, że ten król będzie tutaj kontrolował więcej pól. I teraz tak. Teraz mogę na spokojnie się zastanowić. Zagram tu, przeciwnik zagra tu. Ten skoczek tu nie wyjdzie, tu nie wyjdzie, tu nie wyjdzie. Tu wyjdzie, ale mogę zagrać A6. No i potem bardzo łatwo tego skoczka bym mógł zdobyć. I mogę to zrobić, ale bardziej chcę zrobić tu. I robię to, jakbym grał partię, to w normalnej sytuacji próbowałbym tego skoczka tutaj złapać, gdybym grał partię na moim poziomie prawdopodobnie. Natomiast jako, że gram na poziomie takim niższym, to chciałem wam pokazać, jak realizować taką przewagę i kilku pionków. To, co powinniście robić, to po prostu puszować te pionki. Aczkolwiek, jako, że uczę się i przed kilkoma dniami nie wziąłem wieży za darmo, tak tym razem tę wieżę wezmę. I widzicie, sensowne ruchy, przeciwnik się pomylił. Mamy 1098. Szukamy nowej partii. Gramy z panem Francuzem Hussard de Sade. Okej, i spróbuję zagrać ruch C5. Czyli obrona sycylijska. Przeciwnik gra G3. I mam kilka możliwości, żeby przeciwko temu grać. Jednak ja zdecyduję się wykorzystać to, że osłabił sobie przekątną. Zagram tu. I jak widzicie, i przeciwnik zagrał F3. Więc wyprowadzam swoją figurę. I to jest takie bardzo dziwne, no bo jego figury są takie losowo troszeczkę ustawione. Mój hetman co prawda też jest wyprowadzony tak na D5 i może to się wydawać głupie, ale jak przeciwnik zagra skoczkiem tutaj, to ja zawsze tym hetmanem bym chciał sobie wrócić. Okej, i przeciwnik gra ruch hetman E2, który według mnie jest średni, ponieważ mogę skoczka sobie poprawić, grożę hetmanowi, ale grożę też widełkami. Przeciwnik zaproponował remis, ale pozwolę sobie odrzucić.
Pamiętajcie też, bo być może przeciwnik widzi, mam w nazwie Twitch, pewnie jestem jakimś smurfem albo kimś. I to też się pojawiało kilkukrotnie podczas mojego speedruna. Pamiętajcie, że według mnie, jakbym miał możliwość zagrania z Hikaru na smurfie, to bym się cieszył. I wam też polecam, po prostu jak gracie z kimś lepszym, wyciągajcie z tego wnioski i uczcie się, a nie tak, on jest lepszy, nara. Więc nie wrzucajcie remisów, bo przeciwnik i tak raczej nie przyjmie. A traktujcie to jako taką mądrą naukę. Okej, okay. No i teraz zagram sobie E5 i zauważcie, że ja mam znowu wyprowadzone wszystkie figury. Przeciwnik tutaj w końcu zagrał tym skoczkiem, więc ja hetmana sobie wycofam. Natomiast reszta jego figur jest jeszcze w oborze. Ja jestem dwa ruchy przed zrobieniem roszady. On jest dwa ruchy przed zrobieniem roszady, ale ten goniec zostanie niewyprowadzony jeszcze przez jakiś czas. Prawdopodobnie. Okej, okay. Goniec E3. Wyprowadzam sobie. Mogłem na D6. Na D6 byłoby lepsze. Tak trochę z automatu zagrałem tak. Natomiast okej, nie ma to większego znaczenia. No i przeciwnikowi atakuje sobie tego skoczka. I teraz bardzo ważna rzecz według mnie, o której powinniście pamiętać, to jest pojęcie słabych pól. Co to znaczy, że pole jest słabe? Czy to pole jest słabe dla kogoś z nas? No nie do końca, bo jak ja tu postawię skoczka czysto teoretycznie, on go może przegonić. Jak on tu postawi coś, to ja to zbiję. Słabe pole to jest takie pole, którego pionki nie mogą atakować. I w przeciwnika obozie jest jedno słabe pole, na które chciałbym się ustawić, co więcej kontroluję je pionkiem. Więc myślę o tym, w jaki sposób tego skoczka mogę ustawić tutaj. Mogę zagrać tutaj i tutaj. I zauważcie, że ten skoczek będzie siał spustoszenie w obozie przeciwnika, niczym, nie wiem, Mohamed Salah sieje spustoszenie w obozie, w obronie przeciwnika. I potem się kończy 5-0 z Manchesterem United na przykład. Także tutaj skoczek E3 będzie bardzo, bardzo silny. I pomimo tego, że przeciwnik grał niby sensowne ruchy, no to nadal jest do tyłu z rozwojem. I pierwsza rzecz, którą mogę zrobić, to jest bicie w przelocie, ale co was pewnie zaskoczy, nie jest ono obowiązkowe. Skoro przeciwnik zagrał tu, nie obronił się przed tym w żaden sposób, to ja tu ustawiam skoczkę, on strzela tu, on strzela tu, on strzela tu i jeszcze na kilka różnych pól, których wolę nie pokazywać, żeby nie dostać bana, strzela sobie. I atakujemy tu. Na dobrą sprawę, jeżeli na przykład przeciwnik zagra tu, to ja mogę nawet na D3 zbić. I jak on odbije, to ja biję tu i sobie wracam. To jest takie minimum, które mogę mieć. Po tym mam dokładnie to samo. Kwestia tego, czy mogę tutaj wywierać jeszcze większą presję. Bo zauważcie, że jego figury są po prostu ustawione trochę głupio. Więc ja mogę zagrać hetman E6 i grozi to z szachem i to z szachem, a w zasadzie nawet z podwójnym szachem. I jedyny ruch dla niego, żeby tutaj nie przegrać, to jest król F2. Zobaczymy, czy będzie w stanie na niego wpaść, ale wtedy to ja nawet chyba sobie zrobię spokojnie roszadę. To znaczy, nawet jeżeli nie rozegrałem tej partii optymalnie, bo mogłem tutaj po prostu zbić pionka, to i tak mam dużą przewagę wynikającą z tego, że przeciwnik po prostu ma niedorozwój. Więc roszada. Zagram sobie tutaj, zagram sobie gońcem gdzieś tutaj i chcę ustawić moje figury, korzystając troszeczkę z tego faktu, iż przeciwnik te figury ma bardzo trudno jest przeciwnikowi dobrze się rozwinąć. A ja zawsze jak będę chciał, to zbiję tutaj. Mogę zagrać gdzieś hetmanem losowo, żeby wywierać presję. Więc mam dużo różnych możliwości, których oponent nie posiada. I znowu, ten skoczek może iść jedynie na E2, bo tu to mu po prostu zbije. Ten skoczek może iść tu, ale dalej nie do końca wiadomo, dokąd zmierza. Więc no, pozycja jest dużo lepsza dla mnie. Po jakimś ruchu typu... Okej, okay, po G4. Po pierwsze, mógłbym to zbić, jeżeli bym chciał. Natomiast znowu, dobrze jest się zastanowić nad takim fundamentalnym pytaniem, a mianowicie, czy możemy dać jakiegoś szacha. I możemy. I zauważcie, że ruszanie się pionkami, które są obok króla,
bardzo często naraża go na jakieś możliwości ataku. No i tutaj po prostu wygrywam partię, gdyż ten król nie może iść tu, nie może iść tu, nie może iść tu, może iść jedynie tutaj i wtedy ja gram skoczek C4 i zdobywam. Także okej, 40 minut, w miarę szybko zleciało, ranking 1100 wbity, także nice, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś mądrego i cóż, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!